Witam, dzisiaj porozmawiamy o jasinizmie. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy są wyznawcami eliasinizmu, którego symbolem są 3 pięciozłotówki. Dzisiaj zajmiemy się tematem nie tylko stricte Naruto, ale też wyjdziemy poza to anime, ale o tym później. Najpierw zaczniemy od tej z naszej ulubionej bajki. Także w Naruto jasinizm to religia, która czci jasina. Zapytacie w takim razie, wszystko fajnie, ale kim jest jasin? I choć niewiele o nim wiadomo, to kilka rzeczy możemy o tym powiedzieć. Po pierwsze, symbol jasina to oczywiście odwrócony trójkąt w okręgu, co widzieliśmy nieraz u Hidana. Poza tym jasin jest bogiem zniszczenia i śmierci. Hidan wszystko co robi uważa za coś na zasadzie służby publicznej, ratując ludzi przed strachem przed śmiercią, po prostu ich zabijając. Modli się on również do niego zawsze przed walką, prosząc swojego boga o zabicie dobra, jeśli natomiast mu się to nie uda, to prosi go o przebaczenie. Mówił nawet o tym, że walka z Niugi to jest dla niego grzechem, ponieważ zostawianie półżywych istot nie jest zgodne z przykazami jego religii. W Naruto Konoha swego czasu nawet badała jasinizm i znaleźli tak mało informacji na ten temat, że uznali to za wymysł Hidana, który był dla nich jedynym członkiem tejże religii. W Boruto jednak pojawił się kolejny wyznawca tej religii, Ryuki. Tak czy siak Hidan jest pierwszym z udanych eksperymentów jasina, co pozwala mu być nieśmiertelnym, a jedynie brak pożywienia jest jedyną znaną metodą, która może spowodować jego śmierć. Ryuki natomiast stwierdził, że ta nieśmiertelność jest darem od jasina w zamian za rytualną ofiarę kilku osób naraz i w tym celu zgromadził młode dziewczyny, ale nie jest powiedziane, czy muszą być to dziewczyny. Wyznawcy jasina prócz nieśmiertelności nabywają też umiejętności jujutsu, czyli przeklęte techniki. Dzięki temu mogą oni połączyć się z ofiarą pod warunkiem, że pozostają w obwodzie symbolu jasina stworzonym z ich własnej krwi. Aby powiązać się razem z ofiarą, należy najpierw zdobyć krew przeciwnika i ją spożyć. W momencie połączenia się z ofiarą skóra jasinisty staje się czarna z białymi znaczeniami, co przypomina trochę szkieleta, czyli symbol absolutnej śmierci. Wyznawca wtedy jest trochę jak laleczka wudu i za każdym razem, gdy zrani siebie, rani też ofiarę i nie musi jej oczywiście od razu zabijać, może ją na przykład torturować. Jednak nieśmiertelność w żadnym wypadku nie pozbawia ani nie minimalizuje bólu odczuwanego z otrzymywanych obrażeń. Hidan za każdym razem, gdy ranił siebie, czuł też cały ból, który wiązał się z danym ciosem. Wręcz czasem można odnieść wrażenie, że mu się to podoba. Nieśmiertelność tutaj jest całkiem ciekawa, ponieważ rany, jakie sobie Hidan zadawał, nie wydawały się mieć żadnego wpływu na jego ciało. Tak jak nieraz przecież przebijał się na wylot, czy wręcz głowa została mu ucięta i potem z powrotem przyczepiona, a mimo tego nie widać żadnych śladów po ranach. Jedynym problemem tutaj wydaje się być to, że Hidan wtedy traci kontrolę nad resztą ciała. I w zasadzie jeśli chodzi o Naruto, tego jest tylko tyle. Nie ma niczego więcej. Informacji było mało, co może być o tyle ciekawe, że niewiele wiadomo na temat jasinizmu w prawdziwym życiu. Temacie, o którym opiszę za chwilę, jednak jeśli byłeś lub byłaś tutaj tylko dla samego Naruto, to nic więcej tutaj o nim nie powiem. Przejdę teraz do tematu prawdziwego jasinizmu. Ale na chwilkę tutaj się zatrzymamy. Zanim jednak do tego przejdę, wszystko co zaraz opiszę jest tylko i wyłącznie wyjaśnieniem, jak to działa. Nikogo do niczego nie namawiam. Sam nie zamierzam w żaden sposób tego praktykować, warto jednak zobaczyć inny punkt widzenia. Tak więc jak wiecie lub nie, Masashi przy tworzeniu mangi wiele razy posługiwał się zewnętrznymi religiami, mitologią czy opowiadaniami. Nie inaczej było tutaj. O jasinizmie wiadomo bardzo niewiele, ale postaram się przedstawić jak najlepiej to, co o nim wiadomo. Jasinizm powstał tak dawno temu, że jest starszy niż chrześcijaństwo i powstał on na japońskiej wyspie Shikoku. Jest to najmniejsza i najmniej zaludniona wyspa Japonii. Jasinizm jest w wielu miejscach podobny do buddyzmu oraz shintoizmu, lecz został on prawie doszczętnie zapomniany przez akty rywalizacji religijnych takich jak buddyzm, chrześcijaństwo czy judaizm. Co ciekawe jednak to w XIX wieku jasiniści zaczęli pojawiać się ponownie w społeczeństwie, jednak zostali oni oskarżeni o bycie czcicielami diabła i zostali spaleni. Jednak to co chyba nas wszystkich najbardziej obchodzi to to na czym polegała ta religia czy też kult. Tak jak w Naruto, tak i ten prawdziwy jasinizm polega na oddawaniu czci jasinowi, bogu bólu, śmierci i zniszczenia. Jasiniści uznają oraz szanują wiarę innych, natomiast nie wierzą w żadną wszechmocną istotę, ponieważ gdyby takowa istniała, to wszystko musiałoby być po jej myśli.
Ponadto koncept wolnej woli jest dla nich bardzo ważny, co tłumaczy poprzednio wspomniane zaprzeczenie wszechmocnych istot, ponieważ gdy ktoś przestrzega wierności Bogu lub Bogini, to rezygnuje z wolności po to, by służyć swojemu Panu. Jashinizm posiada również przykazania, które wam teraz przytoczę. Po pierwsze, nigdy nie zadawaj komuś bólu, chyba że sam go doświadczyłeś. Po drugie, nie zażywaj żadnych ziemskich przyjemności. Po trzecie, zabrania się poślubić kogoś, kto nie jest jashinistą. Po czwarte, ból to przyjemność. Po piąte, każda ofiara musi być ludzka. Po szóste, nigdy nie zostawiaj ofiary żywej. Po siódme, gdy już raz zostaniesz jashinistą, nie możesz porzucić tej wiary. Po ósme, twoje dziecko również musi być jashinistą. Symbol jashinistów jest identyczny jak ten, który został przedstawiony w Naruto, czyli odwrócony trójkąt w okręgu, jednak to, co nie zostało wytłumaczone w bajce, wyjaśnię tutaj. Lewa linia trójkąta przedstawia życie, prawa śmierć, a górna ból. Przestrzeń pomiędzy lewą linią a okręgiem reprezentuje ducha, pomiędzy prawą ciało i pomiędzy górną umysł. Cały okrąg natomiast symbolizuje świat, a wnętrze trójkąta reprezentuje samego siebie, własne ja. Mówiąc w skrócie, umysł ponad bólem, życie ducha i śmierć ciała, wszystko w otaczającym nas świecie, a my w samym jego centrum. Są dwa rodzaje jashinistów. Pierwsi, związani krwią, oddają ofiarę własnej krwi, raczej znają podstawy anatomii na tyle, aby nie zrobić sobie żadnej szkody i poświęcają niewielką część swojej krwi. Najczęściej najpierw jest modlitwa, następnie ofiara i ponownie modlitwa. Drudzy są nazywani niewinnymi jashinistami. Nie składają żadnej krwawej ofiary i skupiają się na zrozumieniu emocjonalnego bólu zadawanego innym. Pokazują oddanie jashinowi poprzez modlitwę, medytację czy post. Są oczywiście i tacy, którzy stosują jedną i drugą metodę. Co ciekawe, był też jeden bezimienny prorok, który doświadczył każdego wyobrażanego bólu, a jashin zapewnił mu za to nieśmiertelność i był on jedynym jashinistą, któremu pozwolono odbierać komuś życie, z tego powodu, że wiedział, kiedy to litość, a kiedy bezsensowna krzywda. Na końcu swojej wędrówki grupa niewierzących zaatakowała go i rozczłonkowała, pozostawiając go na przeżycie wieczności w kawałeczkach. I modlił się on wtedy do jashina, aby ten go uwolnił od nieśmiertelności i wtedy zmarł. Brzmi całkiem podobnie jak historia Hidana, prawda? I to chyba na tyle. Wszystko, co teraz powiem, jest raczej moim personalnym odczuciem i nie wiem, czy jest to słuszny punkt widzenia, ale jak źle to na pierwszy rzut oka nie wygląda, to raczej nie chodzi o to, by ranić innych, a raczej właśnie nie zadawać ludziom bólu, jeśli samemu się go nie doświadczyło. Co za tym idzie, raczej nie będziemy chcieli go zadawać innym. I z tym was zostawię. Zapraszam na kolejny filmik z Naruto w kolejną niedzielę o godzinie 12. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!